Hej, witajcie, z tej strony Noxy i to będzie kolejny Trollpik. Tym razem Ani w Jawadę gramy z Free Footwork. I na kogo my gramy? Wygląda na to, że gramy na Eza albo na Korkiego. W sumie to są takie linie akceptowalne. To jest coś, na co bym mniej więcej chciał grać, a nie wiem. Powinienem mieć większy zasięg od obu z nich. Jeżeli dobrze zagram, to będę mógł to fajnie wykorzystać na linii. I przeciwnicy mogą w sumie inwajdować, więc warto, żebym stał w miarę bezpiecznym miejscu. Powiedzcie mi, czy nie wygląda pięknie Free Footwork na Anivi, te pierścienie na skrzydłach? Jak dla mnie super. Jaki item build? Możecie się zastanawiać, co będziemy składać. Więc tak, chyba chcę złożyć wcześniej Infinity. Przed chwilą grałem jedną gierkę, gdzie poszedłem Botrk i Rapid Fire Cannon. Rapid Fire Cannon w Botrka to nie było zbyt dobre. Żeby wykorzystać przewagę zasięgu, wiecie co? Chyba trzeba w ogóle zbudować Infinity, Rapid Fire Cannona i nawet Storm Razora wyjątkowo na tej postaci może działać. Ajajaj. Trochę słabo. On chce oddawać. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, mogliśmy walczyć jak na moje. O, fuck. Czy on ma podobny zasięg ataku do mnie? Jednak. Bo ja mam 600, nie? Ale tutaj poszliśmy autoatak za autoatak. A to nie jest coś, co chcemy robić. On zaczął z W. Okej, musimy go jak najbardziej karać w tym momencie. Popatrzcie, ile tu autoataków udało mi się wrzucić w niego, jak on bił. Nice. Heala ma... No tak. Nie ogarnąłem. Mój błąd. Ja mam flasha, więc... Znaczy nie użyłem. On się flashował? Flashował się, prawda? No i na pewno używał heala. Okej, myślę, że wyszliśmy na plus tutaj. Muszę last hitować, nie? Nie mogę tracić głupio CS-ów, tak jak teraz. Co będziemy maksowali? Chyba na początku chcę... Te miniony, nie? Chyba chcę na początku maksować Q. Damage o 25 się zmienia. W sumie nie o 25, tylko o 50. Bo mogę z Q zadać damage dwa razy, nie? I myślę, że... Tak, tutaj się wydłuża trochę stun, cooldown się zmniejsza. To chyba jest najlepsza opcja. Niedobrze, niedobrze. Ten początek powiem wam, że taki se. Zamienię ich miejscami. Okej, najważniejsze, żeby nie tracić last hitów. On teraz przepuszuje linię do mnie i pod wieżą mi będzie ciężko last hitować. Ale trochę sobie przygotowałem te miniony. Wiecie co, nie będę dawał punktów w E za bardzo. Okej. Prawie to wyszło. Nice. Dawaj go, wieżo. Dawaj. Okej, okay, zabijemy go. Wystarczy, że trafię z Q. Nie powinien mnie zabić. A miniony moje go biją tutaj. On dalej ma flesza. Dobra, ale mamy go. Kolego, trzeba było nie wychodzić tak daleko. Szanujmy się. Dobra, nice. Jestem do przodu w farmie teraz. Będę bardziej do przodu, jak nie będę misował CS-ów. Ale ta farma jest taka naki. Popatrzcie, ja nie mogę jej last hitować. Tak zdrowie jej się układa. Zaraz mam szóstkę, która nic nie zmienia swoją drogą, bo jeżeli chodzi o Anivię pod AD, nie mam tyle many, żeby trzymać ją włączoną.
W tym piku chodzi tylko o to, że mogę przeciwników trzymać solo'ami i o to, że Anivia ma duży zasięg bazowy. 600 to jest dużo, naprawdę. Co kolega złożył? Dwa longswordy. Co ja powinienem składać? Ja chyba złożę... Tak. Buty i longsword jeden. No nie jestem zadowolony za bardzo z tego startu, tak wam powiem. Czy mi się opłaca zacząć od... Gdzie to jest? Aha, dobra, nie tak się buduje Stormrazora. Tutaj jest. Czy mi się opłaca zacząć od Stormrazora? To jest ciekawy temat. Sorry. Właśnie, jak widzicie, na gankach też mogę bardzo ładnie przytrzymywać, więc ganki mogę ustawiać, nie? Takiemu masterkowi. W sumie to jest fajna synergia z tym pikiem. I to mogę robić w sumie i na, jakbym grał na Eza i na Korkiego tak samo, nie? Mam Q, jeżeli Nidalka by próbowała przyjść. Trochę powbijam Demeira w wieży. Jeszcze jeden stack byłby super. No nie. Okej, okay, nieważne. Dobra, jeszcze się nie wracam, wiecie? Chcę więcej farmy. Powiedziałem i zacząłem się recallować. Ale to tak tylko baituję. Okej, okay, ta fala się puszuje w moją stronę. Na razie nic z nią nie muszę robić. Powiem wam, że nie siadają mi CS-y na AD Anivii. Zobaczymy, jak zbuduję więcej AD, czy to się zmieni. Ale ta fala będzie ciężka do wyrastitowania, nie? Jak on rzuci Q, to chcemy go zatrzymać w zasięgu wieży. Nice. Pięknie. Na razie wygląda na to, że mocno się nafiduje na tym midzie Master, a nie ja. Ale jest to akceptowalny obrót wydarzeń. Możemy trochę golda na midzie zgarnąć. Dla mnie to jest wiele bliżej do tego. Do BF Sword'a. Wiecie, jak jest, co jest teraz słabe? Że Korki ma paczkę. I on może mi zrobić krzywdę. Ale puszuje linię bardzo mocno. Okej, okay, to tak dużo nie stracę. Miałbym problem wtedy, jeżeli on zacząłby tą linię frizować. To byłoby dla mnie ciężkie do poradzenia sobie. A skoro kolega wybrał jednak puszowanie, to nie jest to coś, czego nie ogarniemy. Dalej nie rozumiem, dlaczego on tak mocno to puszuje. O wow, użył tego. LOL. Znaczy, to nie ma w sumie wielu dobrych zastosowań. Dajcie miniony go, dajcie. Dajcie czy lejcie? Nie, sam nie wiem. Dobra, master znowu gumę. Ten master to taki nakarmiony wyjdzie z mida. Patrzcie, jeszcze falę mi zabiera, nie? Bo fragi nie są wystarczające. Nie wystarczy, że ma 4 fragi z mida. On ma naprawdę 4 fragi z mida, nie? No bo ja mam 1.04. Wiecie co, zaczyna mi się coraz bardziej podobać pomysł zbudowania Stormrazora nawet na pierwszy przedmiot.
jeden z niewielu pików, gdzie to może mieć sens. Bo złożę Stormrazora i potem go zbuduję w Rapid Fire Cannona. Mhm. I to jest chyba dobre. To jest chyba dobre. Zobaczymy, jak duży zasięg będę miał do ataku. Bo Stormrazor zwiększa... W ogóle żadnej wizji nie postawiłem w tej grze. XD. Stormrazor zwiększa efekt innych itemów, tych podkryta, nie? A Rapid Fire Cannon po prostu daje zasięg autoataku. I razem powinny robić całkiem niezłe combo. Nie wiem, co robi Korki. Ja sobie po prostu biorę ich wieżę. A on awczy? Nie wiem, czy kolega się nie stiltował trochę. Nawet idzie to pushować. Jak przytrzymam trochę tą erkę. Ona nie da rady wydefić. Ja ją tutaj mogę zabić, jeżeli by została. Byłoby mi bardzo szkoda, gdyby Korki awczył. Okej, przytrzymamy jeszcze tutaj erkę chwilę. No i powrót. I może zaraz zejdę na jakąś inną linię. Dobra, stać mnie na Stormrazora, więc pierwszy przedmiot mamy z głowy. I zaraz zaczniemy się budować w stronę Rapid Fire Cannona. I to już będzie nasze combo największe. A reszta itemów to będą takie itemy, które będą uzupełniały ten build, że wiecie, jakieś Infinity. W sumie całkiem dobrą opcją może być Essence River. Cooldown Reduction, AD, kryty, w zasadzie większość rzeczy, które potrzebujemy. Baby shit top, o nie. Jeszcze tego nie słyszałem nigdy. Ale to jest w sumie dobre. Wydaje mi się, że jestem w stanie zabić tą Riven. Oj, wlazłem w trapę. Jak myślicie, co będzie robiła Rivenka? Ja myślę, że się będzie recallowała albo tutaj. Ale słabo to wyszło. Dobra, wiecie co? Znowu Mastery umę. Kurczę. Dobrze, że mam asystę. Ej, bez kitu, Korki awczy. A nie, jest, okej. Okay. Już myślałem, że nie wiem, że będzie mi smutno. A tak to przynajmniej mamy pseudorówną grę. Pseudorówno, bo mamy nafidowanego Mastera. I przeciwnicy raczej nie mają szansy za bardzo na comeback. Może tutaj lecieć Korki, ale powinniśmy go ograć. Raczej nie użyję R-ki. Bardzo bym się zdziwił. Zwłaszcza, że mamy tutaj Mastera, nie? I Mastera i Heralda. Ten Herald był słaby. Musimy go odeskortować. Okej, okay, nice. Nice! Dobrze. Ja mam masę złota. A Korka zginął. Gdzie on zginął? Kto go zabił? Czy on zginął gdzieś na bocie? Nawet nie wiem. Ale support ta Anivia, nie? Jakoś nie bije dużo z łapy. Mimo, że jestem, no jestem do przodu, no mam dużo złota. To tego damage'a nie czuć wcale.
Czy ja w takim razie powinienem iść na pewno w Rapid Fire Kanonę? Może... Może najpierw przynajmniej BF Sworda powinienem zbudować i chyba tak zrobię. No bo... To jest też Energized. Nie wiem, czy te efekty się nakładają razem na siebie, ale nawet jeśli, to mam przynajmniej 3% to tak speeda więcej za 300 golda. Worth it. Zaraz zobaczymy, ile bije. Ile to ma resista? 0. 65. Nie nakładają się razem. Słabo. Nie mają tutaj wizji. LOL. Jak on skoczy, to ja go od razu zatrzymam. Bez kitu, nie? Korki, nie troluj. Ten Korki teraz już troluje. On jeszcze w early coś grał, a teraz tak mi się wydaje, że naprawdę się poddał. I trochę awczył sobie, a potem nie wiem, teraz wrócił. Ale się już nie stara. No bo wbiegł w ciemno w krzaki. Koniec końców. Czy ja dam radę sam defić topa? Na pewno nie będzie łatwo. Infinity. Zaraz już będę miał. Znaczy no, pośpieszyłem się mówiąc, że zaraz, ale... Okej. Okej, to było słabe. Straciłem fraga. Straciłem fraga na tej Riven. Jakbym rzucił W, tak żeby jej przerwać, nie? Można to było naprawdę fajnie ugrać. No jakoś tak skiepściłem tą akcję. Martwy kolego. O, jednak nie. Dobra. Martwy kolego. Ej, bo to mnie nie zabije. Okej, ale to ci daje żyć. A by zginęła. Daje żyć? Nie, nie daje. Nice. Ale prawie dała jej życie ta Vayne tym odepchnięciem. To było trochę... Trochę nie najlepsze zagranie ze strony tego przywoływacza. Zauważył master, że mam ten Stormazera. Okej, ile mi brakuje złota? No trochę brakuje. I w zasadzie tyle samo na Rapid Fire Kanona i tyle samo na Infinity, więc... Jakbym mógł kupić Rapid Fire Kanona, to bym go kupił, nie? Ale jeżeli nie mam złota na niego od razu, to wolę zaczekać i kupić Infinity, który będzie po prostu lepszy. Powiem wam, że bez sensu zrobili tego Stormrazora. Jakoś tak... Bez pomysłu. I ten przedmiot teraz praktycznie jest bardzo rzadko budowany. Ja tutaj go buduję, bo wydawał mi się on najlepszym wyborem. Ale też nie wiem, czy po prostu nie utopiłem złota. Bo on... No jeszcze nic mi nie daje w zasadzie. Te 65... 65 AD, no to co to? Tyle co nic. Okej, stać mnie na Infinity. Wcześniej był spoko, pierwszy atak kryta, ma synergię z Infinity, no teraz niby ma jakąś synergię. Tak naprawdę lepiej jakby on nie dawał żadnych go Energized, bo on, popatrzcie, że on daje tutaj Energized atak. I ten efekt Energized jest w sumie słaby i on nic nie robi. To wolałbym zamiast tego, żeby dawał 70 AD na przykład. Albo 70 AD, albo nie wiem, 50% attack speeda. I to by było lepsze. I zachować tylko tą pasywę, która, że zgrywa się z efektami Energized, ale samo nie daje. Okej, okay, bez flasha gość. Chcemy wybadać. Tak myślę, że tutaj. Chyba nie chcę tędy iść, żeby się nie dać tutaj zamknąć. O,
O, to jest dobre, patrzcie na to. Autoataki Anivia, skończyła mi się mana, ale dalej mam autoataki. Kto żyje? Korki jest, ale jest daleko. Także zatłukę ich. Lol. A ile many mi brakuje na Q? Sporo. ...184 nakryte. O, temu to bije. Okej. Okay. Jeden frag. Jeżeli stun siądzie, to mamy dwa. Siadły. Mamy dwa. Nice. Pięknie, Morgana. Super to wyszło. Ile brakuje mi golda? 700, no tak. Nie, 600. No to teraz farmienie, nie? Farmienie Rapid Fire Kanona. I jak już go wyfarmię, to będę miał... No nie wiem, czy chcesz skakać. Tak serio. To nie było najlepsze posunięcie. Jak nie mogła ci pomóc Leona. I prawie sfarmiłem od razu Rapid Fire Kanona. I zobaczymy, ile jest warte to połączenie przedmiotów. No bo widzę tutaj synergię do pewnego stopnia. Ale czy faktycznie ten zasięg będzie autoataku będzie tak duży, żeby to uzasadnić? Nie wiem. Nie wiem. Okej, okay, na pewno tak. Nie jest jeszcze napisane. Ile mam tego? O, jest. 195 zasięgu. No spory jest ten zasięg, nie? Zobaczymy, jak będzie siadał damage. Ajajaj. Okej, okay. 300 damage'a. Casualowa. No nie, zabrakło mi damage'a. Ale nie mogłem tutaj po prostu bić. Wow, ale on mi wklepał. Na to WQ. Dobra, potrzebuję więcej kryta. No bo bije naprawdę dużo. Znaczy, wiele więcej biłbym dalej, gdybym grał inną postacią. To jest jeden z bardziej troll-pików, które robiłem. Chociaż w sumie, jak grałem Ari też nie miałem tak jakiegoś szalonego tego damage'a. Nice. Murki pomagają w zgarnianiu fragów. Riven jest na topie. Działaj, duży zasięgu. Wiecie co? Leonę mogę wyłapać na W w sumie. Bo mam to W na całą linię już teraz. W sumie... Podoba mi się taka koncepcja. Żeby kogoś tutaj zamknąć. Oj, nie podoba mi się to. Ej. Nie, ja ginę. Czy wszyscy giną? Czy my przegrywamy tą walkę? Fiora, dlaczego? Master wysorował Barona. Ej, ale to ciekawy team mamy. Master z Death's Dance'em na przykład. Interesujące. Dobra, co daje kryta? Essence River. Czy ja chcę budować Essence Rivera? Co koledzy i koleżanki? Chyba chcę. Chyba chcę mieć więcej kryta. I nawet załatwimy to już teraz, żeby mieć 70%. I zaczekam 10 sekund, żeby mieć pickaxe'a.
Szkoda, że tylko Master ma Barona. Gdybym się skapnął, co się dzieje? Dałem się wyłapać, nie? Głupio im. Niestety jak gramy AD, to nie bardzo mam synergię z pasywą. Bo w zasadzie nie mam żadnego przedmiotu pod HP. I ta pasywa nic mi nie daje, bo to ja prawie zawsze zginie. Także... No... Ale nigdy nie mówiłem, że to jest optymalny build. O! Pudło. Spowolniony. Dolecimy? Nie, nie dolecę. I lepiej, żebym się nie wystawiał tak bardzo do przodu. Dopóki nie ma Mastera gdzieś tutaj obok. Bo na pewno chcielibyśmy, żeby był obok nasz nafidowany kolega. O! Dwie osoby stuna, nie? XD. LOL, pięknie to siadło. To była jedna z najlepszych walk, jakie mogliśmy mieć. I co śmieszne, nie zrobiłem tutaj damage'a autoatakami, tylko najwięcej tutaj zrobiło... Najwięcej tutaj zrobiło to... moje Q w dwie osoby. I w sumie ta R-ka, która trochę zaunowała, ale mogli ją zignorować tak naprawdę. Nie musieli się jej tak bać. 10 sekund do Korkiego, możemy pushować. Push. Nice. Nice, super. I zobaczymy, ile damage'a mogła zrobić AD Anivia. Powiedzcie mi, że nie nagrywałem tego. Dobra, nagrywałem. Nie było unlucky. A zhonorujmy Mastera. Spełniłem swoją rolę, to na pewno. Nie bójcie się tego Silvera. Tak jak patrzyłem, gramy tutaj z wyższymi rankingami. Jak grałem pierwszą grę na flexach, to było... Były goldy jakieś i tak dalej. Szybko wbijemy wyżej. Największy damage siat. Znaczy nie w grze, tylko w teamie. Jestem z tego zadowolony, ale no widać, że to nie jest za dobry build. Biorąc pod uwagę moje staty i biorąc pod uwagę to, ile biłem, to prawdopodobnie na każdej innej postaci miałbym top damage spokojnie. Okej, mam nadzieję, że ta gra wam się podobała. Na dzisiaj to tyle i słyszymy się w kolejnych filmach. Peace.